Dzień dobry, Wiatrze. Piękny dzień, słoneczny. Właśnie wracam z warsztatu Grachalsko-Rakierniczego na Targu Szkół. Ponieważ niestety od poprzedniego blacharza nie doczekałem się kosztorysu i niestety z opinii, które wyczytałem i dowiedziałem się od ludzi, no to trwa. Trwa tak długo, że się człowiek może nie doczekać. Tak więc w dniu wczorajszym sobie usiadłem, poszukałem. Bez telefonu podjechałem na targówek dzisiaj właśnie i pan Zenon, jak ktoś będzie chciał, to wygoogla, powiedział, że nie widzi żadnego problemu, kiedy pan może wstawić. W chwili obecnej nie będę robił Sabiny TikTok. Zabezpieczymy ogniska zewnętrzne i wewnętrzne, te, które są pod tymi zewnętrznymi, ogniska korozji, żeby wyglądała. Nie robimy całego lakieru, drzwi są dobre, nic ich nie bierze. Zdrowe podejście. Zrobić tak, żeby ten samochód wyglądał, jeździł, żeby cieszył oko. Tak jak przypuśćmy w poprzednim blacharzu było powiedziane, że lewy, wkrótce prawy łotnik jest do roboty, należy go wymienić na zdrowy element. Tak tutaj takie naleciałości korozji delikatnej, które są na tym błotniku, gdzieś w rantach. No, pan Zenon nie widzi problemu, żeby to, że tak powiem, zabezpieczyć, polakierować i żeby żyło. Zdrowe podejście. Plus jest taki, że całość naprawy nie przekroczy, nie będzie wynosić parę dziesiąt tysięcy, tylko parę tysięcy. I Sabina będzie mogła jeździć dalej i cieszyć oko. Przy okazji wymienię tylni sterzak. Tylko chłopaki z kliniki Sawa będą musieli się śpieszyć, ponieważ za tydzień w poniedziałek mam odstawić samochód. Więc mam nadzieję, że się wyrobią. Więc do roboty będzie. Będą nadkola tylne, jedno, drugie, reparaturki mam, więc pytanie, ile tej reparaturki zostanie zużyte, czy cała będzie, czy tam, gdzie jest zdrowa blacha, no to zostawiają zdrową blachę, no bo po co rozpruwać wszystko, całość. Później będzie maska, łotnik prawy, bo jest dobry, więc go polakierują, spasują na nowo. I będzie ładnie. Więc na tą chwilę lewy błotnik jest mega pilnie potrzebny. I będę go namierzał. Widzimy tylnie nadkola. Prawy błotnik. Maska. Tak. I to za tydzień. I to będzie wykonane w takim tempie, że w poniedziałek mam podobno oddać i w piątek odebrać już samochód. No ciekawe. Kolor będzie ten sam. A teraz kierunek Pruszków i później odstawiam samochód do chłopaków. Niech szybko, tip-top, szybciusieńko zrobią serwis. I działamy.